Na początku chciałam bardzo serdecznie pozdrowić osobę, która wysyła mi te hasła. Dziękuję bardzo. Prawdziwa gimnastyka buzi i języka. Glikozylofosfatydyloinozytol, GPI, glikolipid służący w komórce do potranslacyjnej modyfikacji białek. GPI w skrócie doczepiany jest do C końca białek. Białka takie określa się mianem GPI, zaktowiczonych. Kotwica GPI składa się z hydrofobowego fosfatydyloinozytolu połączonego z C końcówkami aminokwasem białka za pośrednictwem linkera cukrowego. Z kolei dwie reszty kwasów tłuszczowych będących podstawnikami pierścienia fosfatydyloinozytolu kotwiczą strukturę w błonach biologicznych. Jeszcze raz powtórzę hasło, postaram się przynajmniej. Glikozylofosfatydyloinozytol. Czad.